Cześć, ruszamy dzisiaj na wyprawę w Beskid Żywiecki. Wielka rycerzowa, pomysł Kasi, autorska trasa. Zobaczymy jak będzie, zaczynamy w miejscowości Soblówka. Przyjechaliśmy do miejscowości Soblówka, startujemy spod kościoła parafialnego. Jest tutaj parking, można sobie swobodnie zaparkować. My stanęliśmy akurat nie na parkingu, bo już nie było miejsca. Pod kościołem. Pod kościołem. Zrywka drzewa i jeżdżą tymi traktorami. Szlak jest rozmemłany, mokry i jest ciężko przejść. Zobaczymy, czy nam się uda, bo tu jest dosyć stromo, można się uślizgnąć. Więc zobaczymy. Przejdziemy chyba tędy. Tylko trzeba trochę się przytulić do wzniesienia. Dasz radę? Czy wolisz tędy iść? Idziesz? O. Chyba zgubiliśmy trasę. Nie było oznaczenia i nie wiemy gdzie idziemy. Ale w polskich górach się to zdarza czasami. Nawet najlepszym. Ale to nie jest nasza wina, bo my nie znakujemy trasy. Także tu jest dużo fajnych kamieni i korzeni. Ale gdzie my teraz poszliśmy, to nie wiem. Musimy się wrócić. Źle idziemy? No ale gdzie moglibyśmy skręcić? Przecież tam też nie było oznakowania. A. Źle? Aha, zakładamy, że jedziemy dobrze. Ale niebo jest piękne. No. I są cudowne chmury. Także nawet jak się zgubimy, to sobie pozwiedzamy i pooglądamy ładne widoczki. I piękne niebo. Takie błotko tu jest. Ale... Nie ma śniegu. Nie ma śniegu. I jest oznaczenie, do którego idziemy. Czyli... Cały czas dobrze. Dasz radę. Dobra, już idę. Idę. Czekaj, tylko nie ściągnij mnie tam na dół. Okej, daliśmy radę. Jesteśmy mega fajni. Nie wpadliśmy w błoto. Kąpiele błotne tylko w spa. Przez całą drogę nie ma aż tak dużego zalesienia, więc trochę nam krzyje w łebki. No naprawdę jest ciepło dzisiaj, także troszeczkę mamy wolniejsze tempo, ale dzisiaj mamy włączone slow down, więc nie śpieszymy się i sobie chodzimy tak jak chcemy. Doszliśmy do połączenia się szlaków. Teraz będziemy wędrować szlakiem żółto-zielonym. Jest to również szlak papieski, który występuje w Beskidach całych, wszędzie. Zazwyczaj te ścieżki przez hale są krótsze. Przede wszystkim hale są mniejsze, natomiast ta jest ogromna.
Teatr na wyciągnięcie ręki. Ale widać, że są całe białe. Rycerzowa Hora. Rycierowa. Jesteśmy na Słowacji. Doszliśmy na szczyt. Niewiele z niego widać, ale osiągnęliśmy swój dzisiejszy cel i teraz będziemy sobie wracać z powrotem na halę, do schroniska czy do bacówki rycerzowej. I tam zobaczymy, co coś się dzieje. Słyszałam jakieś odgłosy ludzkie. Może nas przydadzą co nieco dla takich łasuchów jak my. Beskidy też są wyczerpujące w niektórych odcinkach. No i mają piękne również widoki. Otrzepałam trochę. I cały ten kurz poleciał teraz na nas.